teraz znajdujemy się w Kielcach na 5. edycji European Rower Challenge. Czekamy na naszą kolej w wystartowaniu w zadaniach. Do tego konkursu przygotowywaliśmy się przez ostatnie pół roku. Mamy wielu nowych członków drużyny, którzy dopiero wdrażają się, ale staramy się im pomagać najlepiej jak umiemy. We are taking part in a competition with our robot Scorpio X. It's our project that we started in 2017. We modified our rover throughout the years. We changed the robotic arm, we changed the drilling unit, we totally changed the software architecture, so there were many changes and iterations. W porównaniu do poprzedniej wersji, bo jest to ulepszona wersja Modernity 2, która wygrała zawody w zeszłym roku, ten ma pomniejszone wahacze i delikatnie zmienioną elektronikę rozsterowania. Naszym głównym założeniem jest właśnie, żeby łazik dojechał cały i zdrowy i wrócił bezpiecznie do domu po zawodach. I teraz nasz łazik Modernity 2 zajmuje się zadaniem pobierania pamięci do specjalnych pojemników na samym łaziku marsjańskim. Zadanie trwa 30 minut, w tym czasie musimy podjechać do panelu no i wykonać akcje po kolei zdefiniowane przez sędziów. Konkurs ten polegał na zaprojektowaniu bazy dla 1000 osób na Marsie, która byłaby w pełni autonomiczna i która by właśnie była zdolna pomieścić 1000 osób plus kosmicznych turystów z Ziemi. We are here now with PCZ rover team, the rover itself, and he is going to have a massive task right now. Are you stressed? Do you think you're gonna make it well? Well, we have no answer here, but I'm certain this rover will do good.